To jest Witek, ten po lewej. Historia miała miejsce na jednym z wielu wesel, gdzie mamy przyjemność poznać bardzo wielu ludzi, lecz Witek długo zostanie nam w pamięci. Więc może przybliżę jego postać w postaci harmonogramu. Godzina 17.40. Witek zjawia się na weselu niczym dżin z magicznej lampy. 17.45. Witek otwiera pierwszą butelkę wódki. 18. Ciepłe danie. Witek nakłada każdemu. 18.20. Witek kończy rozlewać trzecią butelkę wódki. 18.30. Po co mi ta marynarka? 19. Jego towarzysze kieliszka zaczynają odmawiać picia. On się nie poddaje. 19.30. Pierwszy taniec. Ale zaraz, gdzie się podział Witek? 19.35. Wychodzi z kuchni. Pił tam już ze wszystkimi. 20. Huczna zabawa. Król parkietu obraca wszystkie ciocie. 21. Mocno widoczne znaki działania alkoholu, ale nie poddaje się. 21.45. Witek wypił już z każdym gościem obecnym na weselu. 22.30. Witek tańczy na krześle. 22.32. O, przepraszam, zaczyna wchodzić na stół. 23. Jego kompanii sąsiedzi przy stole mówią, że mają już dość. 23.10. Witek zaczyna pić na drugą nogę z każdym gościem po kolei. Północ! Oczepiny! Witek gwiazdą wieczoru. Zespół nie może wyjść z podziwu. Północ 50. Witek pomaga roznosić tort. 1.30. Witek przekroczył dawkę śmiertelną trzykrotnie. 2. Co ci podać? Czystej mi podejść, ale nie w kieliszek. No, dużą szklankę. Nasz klient, nasz pan. Proszę bardzo, panie Witku, tu są jeszcze owoce na zakąskę. 2.30. Miło było z wami, ale muszę już iść jeszcze napić się z zespołem. Tak przynajmniej sobie to przetłumaczyłem z języka marsjańskiego. 3. Wszyscy kompanii Witka śpią już od 2 godzin w samochodach. 3.20. Witek ponownie wkracza na parkiet. Prawa fizyki zostały obalone. 4.30. Zaczynamy się powoli zbierać z barem. Witek osusza stół wielki. 5.10. Koniec wesela. Witek pomaga obsłudze sprzątać. Na moje oko 13 promili. Nie wiem. Nie umiem wytłumaczyć, jak jest to możliwe, ale jednak. Witek przepił wódkę.